Okay, brethren, it is 1 minute godzina. Jest jedna minuta po godzinie, na którą się umówiliśmy, więc wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. I będziemy mieli. Before we start, I just want to once again. Wycieczkę do Jerozolimy. Raz jeszcze, zanim przejdziemy do jego prezentacji, chciałbym przypomnieć, że jeśli ktoś chciałby osobiście poznać mnie i Itamara w Jerozolimie, to można się ze mną skontaktować i dołączyć do naszej wycieczki. We have a tour scheduled for March. Mamy wycieczkę zaplanowaną na dni od 11 do 24 marca, a następnie wycieczkę drugą na listopad, również 11 do 24. W tej chwili mamy wystarczającą liczbę uczestników na wyjazd w marcu, więc cieszymy się na całą tą wyprawę i na 2 dni spotkania z Itamarem w Jerozolimie. Spotkamy się również z Abe'em, naszym drugim dzisiejszym przewodnikiem. Obaj mieszkają w świętym mieście w Jerozolimie. Przedstawię wam teraz Abe'a Truita, a on potem przedstawi naszego głównego przewodnika Itamara. Znamy Abe'a od przynajmniej 5 lat, a chyba nawet więcej. A podczas pandemii poznaliśmy się naprawdę bardzo blisko. Był dla nas doradcą w kilku różnych zagadnieniach, a my z kolei próbowaliśmy pomóc jego startupem, który się nazywa DAI i jest to wirtualne zwiedzanie Izraela. Abe jest też dyrektorem społeczności chrześcijańsko-żydowskiej w Izraelu. O ile dobrze pamiętam, to jakieś 7 lat chyba. Podczas pandemii Abe założył swoją własną firmę. Abe, proszę cię teraz o przedstawienie naszego przewodnika i zapowiedź, co będziemy robić. Dziękuję wam bardzo, Paul i Joyce. Dziękuję wam za waszą pomoc. Chcę was wszystkich powitać na kolejnej przygodzie z DIVE. DIVE to jest aplikacja, która umożliwia wirtualne zwiedzanie Izraela, tak żebyście mieli Izrael we własnym mieszkaniu. Korzystamy przy tym z dostępnych technologii i łączymy zaawansowane skany trójwymiarowe różnych miejsc w Izraelu. I te skany są objaśniane przez profesjonalnych przewodników z Izraela. Ci przewodnicy mają bardzo intensywne szkolenia z historii, kultury, religii i dzięki temu są w stanie zapewnić niesamowite zwiedzanie dla osób z całego świata. Większość przewodników przechodzi 2 lata szkolenia, a potem jeszcze szkoli się na dodatkowych kursach, żeby jak najlepiej przyjmować naszych gości. Są ekspertami w takim stopniu, że gdybym teraz wyszedł z domu i stanął na ulicy przy moim budynku, to Itamar i wszyscy inni przewodnicy prawdopodobnie wygłosiliby godzinny wykład na temat tego miejsca. W naszej aplikacji DIVE możecie obejrzeć Izrael z bliska. Izrael dla mnie jest jak Biblia, jak tekst. Oczywiście tekst się nie zmienia, tekstu nie porzucamy.
We have translators. I'm sorry, a little slower. Am I a little slower? I was trying to go very slow there. I was holding myself back. Thank you. You got it. You got it. The Bible, with the text is eternal in the Bible. Tekst Biblii jest wieczny. But the pages that the text is printed on, it for me represents Israel. It's the context. Ale strony, na który... The context to those verses. As if you could imagine that the text of Israel is written over the land of Israel itself. Ale można powiedzieć, że Biblia jest zapisana również na terenie Izraela, na geografii Izraela, ludzie, geografia, krajobrazy. Wszystko to jest w samej ziemi Izraela. Także jeśli ktoś wierzy w Biblię, to polecam wszystkim takim osobom, żeby pojechały przynajmniej raz do Izraela i zobaczyły to na własne oczy, nawet jeśli znają tekst na, prawie że na pamięć. Z Itamarem pracuję już od 2 lat. Itamar jest jednym z przewodników, którzy powiedzieli podczas pandemii, że skoro nie możemy prowadzić ludzi na wycieczkach na żywo, to zróbmy to wirtualnie. Stworzył wirtualne wycieczki, korzystając ze wszelkich technologii, do jakich miał dostęp. I stworzył spacery po parkach narodowych, po miejscach biblijnych w całej ziemi izraelskiej. Jest przewodnikiem od ponad 16 lat, prowadził tysiące osób i praca z nim to naprawdę przyjemność i słuchanie jego niesamowitej wiedzy. Także bez dalszych wstępów przekażę mikrofon Itamarowi. Mam nadzieję, że wszyscy mnie dobrze słyszycie. Mam na imię Itamar. Jestem w Jerozolimie. Mieszkam tu już od dłuższego czasu, całe moje dorosłe życie. I dzisiaj chciałbym was zabrać do Jerozolimy, żeby porozmawiać o 2 ważnych rzeczach. O jej granicach, o 2 dolinach, o dolinie Cedron na wschodzie i dolinie Hinnom na zachodzie. A potem chciałbym porozmawiać z wami o jerozolimskiej świątyni. Być może na koniec będziecie mieli pytania. Then the parameter around the temple, this is my, let's say the first part of the... Doliny to będzie pierwsza część naszej wycieczki. A potem będzie świątynia. Także doliny, otoczenie świątyni i potem sama świątynia. A potem będziemy mieć czas na kilka pytań. Ale jeśli będziecie chcieli zadać pytanie podczas mojej prezentacji, to napiszcie pytanie na czacie i potem odpowiemy na to pytanie na koniec spotkania. After 8 p.m. my time, which is about an hour from now. Okay, so I want to start with a... Chciałbym zacząć od trójwymiarowego modelu Jerozolimy. Jest to model, który otrzymałem podczas pandemii przez firmę architektoniczną. Firmę, która się również zajmuje mapowaniem. Są to architekci tworzący plany dla różnych miast. Firma nazywa się Simplex i właśnie dzięki tej firmie mam te modele, które będę wam dzisiaj pokazywał. To jest Izrael. Jeśli nie widzieliście go wcześniej na mapie, to mamy tutaj Morze Śródziemne na zachodzie i mamy 3 inne zbiorniki wodne. Jeden z nich to Jezioro Galilejskie tu na północy, później mamy Morze Martwe właśnie tutaj, a na koniec na samym dole mamy Morze Czerwone.
To są trzy zbiorniki wodne po wschodniej stronie Izraela i mamy, tak jak wspomniałem, Morze Śródziemne na zachodzie. Większość Izraela, ponad 60%, to pustynia, więc jeśli popatrzycie na kolor kraju, to widzicie tutaj kolory żółtawe, brązowe, to wszystko jest pustynia. I w pewnym momencie widzimy trochę więcej zieleni, szczególnie w Galilei. Mamy tutaj takie zielone plamy. Ten teren właśnie to jest Galileja, tam była Góra Karmel. Przenieśmy się bliżej Jerozolimy. Jerozolima jest między wybrzeżem, tu mamy Morze Śródziemne, wybrzeże. Tu mamy Morze Martwe. Tutaj jest sama Jerozolima. Leży troszkę na północ od Betlejem, na południe od Ramala. To największe miejsce w Izraelu. Zbliżamy się teraz do Starego Miasta. To jest właśnie jego teren i chciałbym wam opowiedzieć o dwóch dolinach. To jest Dolina Hinnom, a tu jest Dolina Kidron, Dolina Cedronu. Te doliny otaczają Jerozolimę, a Stare Miasto, które jest nam dzisiaj znane, jest inne od miasta, które widział Jezus, albo też od miasta, które istniało 4000 lat temu. Miasto, które widzimy obecnie, jego mury, to kwestia ostatnich 800 lat. Pomijają one bardzo ważną część Jerozolimy, czyli górę Syjon, a także miasto Dawida. Także dzisiejsze mury Jerozolimy mają Syjon i miasto Dawida na zewnątrz. Te nazwy będę jeszcze powtarzał, także jak tego nie zapamiętaliście, to usłyszycie jeszcze raz. Góra Oliwna. Mamy teraz widok na Jerozolimę z Góry Oliwnej. Stare Miasto jest niewielkie. Na samym środku ekranu widzicie kopułę skały. Z Góry Oliwnej widzimy również olbrzymi cmentarz. Tutaj w dolnej części ekranu. To jest największy i najświętszy żydowski cmentarz żydowski na świecie. Jest bardzo stary. Niektóre groby są z czasów pierwszej świątyni, także 2700 lat. Będziemy teraz kontynuować naszą orientację po terenie. Widzimy tutaj plac świątynny. To jest ten teren, który właśnie zaznaczamy. To jest ten plac. To jest 40 akrów, 500 metrów na 300 metrów. Także to jest olbrzymi plac i po tym, jak obejrzymy sobie doliny, będę chciał powiedzieć o otoczeniu właśnie świątyni, o tych miejscach, które właśnie zaznaczamy na niebieską. Nazywa się to Centrum Archeologiczne Davidsona, czy też Ogród Archeologiczny. A potem odwiedzimy samo wzgórze świątynne.
Chodźmy teraz dalej do Doliny Cedronu. The Kidron Valley has four different names. Dolina Cedron ma cztery różne nazwy. Jedna z nich to Kidron. Kidron oznacza miejsce ludu Kedar. Kim są ci ludzie? Jest tu mowa o nomadach, o pasterzach. I ci ludzie Kidronu zawsze byli w jakiś sposób zagrożeniem dla Jerozolimy. W pieśni Salomona są wspomniani i Salomon określa, że mają czarne namioty. Czarne namioty zrobione z sierści koziej. Także tutaj się to właśnie działo. Tutaj był ogród króla Salomona i kilkaset metrów dalej, mniej więcej tutaj, mieszkał właśnie ten lud Kedaru, całkiem blisko Jerozolimy, może 20 minut na nogach. I ten lud Kedaru, mieszkający w czarnych namiotach, prawdopodobnie próbował napadać Jerozolimę i był zagrożeniem. Dawid również o nich pisze jako o ludzie wojny, ludzie walki. Tak jest właśnie pochodzenie nazwy Kidron. Druga dolina, którą chciałabym wspomnieć, to dolina Hinnom. Bo Hinnom leży po stronie zachodniej. Kopułę skały widać tutaj. Tutaj jest cmentarz na Górze Oliwnej, czyli strona wschodnia. A teraz zajmiemy się bliżej zachodnią stroną Jerozolimy. Tam jest Brama Jawska. I kiedy przybędziecie do Jerozolimy, to najprawdopodobniej spotkamy się właśnie tutaj. Wrócimy jeszcze do tego miejsca na innych zdjęciach. Tutaj jest Dolina Hinnom. To dziś piękna dolina, ale dawniej było to miejsce straszne, miejsce okropności. Dzisiaj jest tam kolonia artystów, jest kino, odbywają się festiwale. Tutaj cały czas oglądamy tę dolinę, która tutaj właśnie tutaj łączy się z Doliną Kidron, Doliną Cedronu. I widać, że tutaj na południe od Starego Miasta, tu znowu mamy dolinę Kopułę Skały. I tutaj właśnie widać, gdzie te dwie doliny się spotykają i gdzie zmierzają dalej. Zobaczymy za chwilę. Pokażemy teraz inne zdjęcie. Przeniesiemy się teraz na ilustrację z Google Earth, bo tam będzie można pokazać wszystkie miejsca, które nas interesują. Widzicie w tej chwili slajd, który mówi Google Earth. I przemieszczamy się dalej. Raz jeszcze widzimy Izrael i chciałbym teraz się skupić na Starym Mieście. Raz jeszcze widzicie doliny, o których wspominałem.
Stare miasto jest zaznaczone żółtą linią. To są dzisiejsze mury Starej Jerozolimy. Tu mamy Dolinę Cedron i Dolinę Hinnom na zachodzie. Łączą się one na południe od miasta Dawida i sadzawki Syloe. I co się dzieje dalej? Jeśli w Jerozolimie pada deszcz, to woda ze Starego Miasta, z tamtejszego deszczu, spływa aż do Morza Martwego. Także Dolina Cedronu jest połączona z Morzem Martwym. Teraz przeskoczę prawie, że na koniec naszej prezentacji. Wspomnę tylko o czymś. Strumienie, które wam w tej chwili pokazuję między Jerozolimą a Morzem Martwym, prawie cały czas są suche. Tylko wtedy, kiedy są nagłe powodzie, które zdarzają się kilka razy w roku, to w tych strumieniach będzie woda. Przez pozostałą część roku jest sucho. W księdze Ezechiela jest proroctwo, o ile pamiętam, rozdział 47, który mówi, że nadejdzie czas, kiedy będzie rzeka między Jerozolimą a Morzem Martwym i że Morze Martwe, które w tej chwili ma bardzo wysokie zasolenie, że to Morze Martwe zostanie uzdrowione. I wspominam o tym dlatego, że Jerozolima to życie i ma tyle w sobie mocy, że będzie mogła przyprowadzić Morze Martwe z powrotem do życia. Tu mamy brzeg Morza Martwego i Ezechiel pisze, że na tym wybrzeżu będą rybacy. To piękny rozdział, także polecam przeczytanie go. Jerozolima daje życie nawet przyrodzie i nawet Morzu Martwemu, nie tylko ludziom. Wróćmy więc teraz do Jerozolimy. I chciałbym teraz, żebyśmy zwiedzili kilka miejsc w Dolinie Hinnom. Pierwsze z nich to górna część tej doliny i nazywa się stawy czy też basen Mamila. Widać tutaj basen 100 metrów na 160 metrów, 7 metrów głębokości. Także to jest olbrzymi, olbrzymi basen. Został zbudowany w czasach rzymskich. Niektórzy uważają nawet, że w czasach Heroda, tego Heroda, który był odpowiedzialny za wybicie niemowląt. Jest to rezerwuar na deszczówkę, po to, żeby miasto mogło z niego korzystać, bo sama Jerozolima jest bardzo sucha, więc jest potrzeba, żeby zbierać wodę z deszczu. Jedno z miejsc w Jerozolimie to Syon. Syon po hebrajsku oznacza miejsce pragnienia, w sensie pragnienia wody, dlatego że w Jerozolimie są niedobory wody. Jest źródło Gihon, ale od tysięcy lat mieszkańcy Jerozolimy polegają na deszczówce, która jest zbierana w basenach, w cysternach. Tutaj mamy powiększone zdjęcie z czasów, kiedy jeszcze w tym basenie Mamila była woda. To są prawdopodobnie lata 50. Także można sobie wyobrazić, że rzymski zbiornik był w użyciu jeszcze prawie, był w użyciu 19 setek lat później. Przenosimy się teraz do Bramy Jawskiej, o której wspomniałem wcześniej. Tak wygląda plac przy Bramie Jawskiej. Tu mamy mury Starego Miasta. Tu jest wjazd do miasta.
Wieża Dawida. A na środku ekranu widzimy w tej chwili dolinę z zielonymi drzewami i to jest Dolina Hinnom. Także znajduje się ona między Starym Miastem. Tu po lewej stronie widzimy mury Starego Miasta, a między nowoczesną Jerozolimą. Także między Starym a Nowym Miastem mamy Dolinę Hinnom. W 1860 roku zapoczątkowano nową Jerozolimę. Nie wiem, czy widzicie, tutaj jest wiatrak. Tu właśnie miały miejsce początki dzisiejszej współczesnej Jerozolimy. Chciałbym, żebyśmy teraz pochodzili trochę po okolicy. So you'll see how it looks like. Okay, so we are walking now not too far from the. Idziemy więc w tej chwili niedaleko Starego Miasta. Sorry. Okay, so we are about to enter Teddy Park. I zaraz wejdziemy do parku Teddy'ego. To jest bardzo ładny park, można tu przyprowadzić dzieci. Są tunele z wodą, są baseny z wodą. A przy wejściu mamy tę kulę ziemską i mapę. Mapa została stworzona przez niemieckiego księdza. I składa się z trzech, tak jakby, listków. Widać tu Afrykę, Azję i Europę, a na samym środku jest Jerozolima. Także Jerozolima jest kolebką wiary dla tych wszystkich ludzi na całym świecie. Jest to miejsce, które jest uniwersalne, jest miejscem dla wszystkich. Idziemy teraz dalej, pooglądamy sobie ten park. I kiedy patrzę na ten park i myślę o rzeczach, które wam za chwilę powiem, które się na tym terenie działy, to myślę o dzieciach, które się w dzisiejszych czasach tutaj bawią, szczególnie w lecie. I myślę o tym, jakie są bezpieczne w porównaniu z czasami pierwszej świątyni. Przejdziemy teraz dalej, bo chciałbym się zbliżyć do murów Starego Miasta. Będę trochę przeskakiwał na tym wideo. Widzimy tutaj wieżę Dawida i zaraz za nią jest brama Jawska. Mury Jerozolimy nie są zbyt stare. Są to mury osmańskie sprzed około 500 lat. Ale tutaj widzimy starożytne grobowce. Te grobowce są z czasów pierwszej świątyni, jakieś 2600, 700, 800 lat temu. Są to mury, groby wyciosane w skale. Według Biblii zmarli są nieczyści, więc trzeba było ich pogrzebywać na zewnątrz miasta. Więc kiedy chcemy się dzisiaj dowiedzieć, gdzie była starożytna Jerozolima, tutaj widać właśnie, jak wyglądały te grobowce w czasach pierwszej świątyni. Kiedy historycy próbują odtworzyć mapę starożytnej Jerozolimy, to grobowce są dla nich pewnym znakiem. W judaizmie nie wolno nam pogrzebywać zmarłych wewnątrz miasta, więc grobowce wyznaczają granice miejscowości. Dlatego jak patrzymy na położenie grobowców, to możemy się zorientować, gdzie były dawne miasta.
chciałbym was jeszcze zabrać na jeden punkt widokowy, żebyście sobie zobaczyli, jak ładnie wygląda Jerozolima. Bardzo przyjemny widok. To jest dolina Hinnom, która biegnie dalej w tą stronę. Co działo się w dolinie Hinnom? Mamy tutaj czerwony kolor. Siódmy rozdział Księgi Jeremiasza, rozdział 19 i jeszcze kilka innych miejsc w Biblii mówi coś takiego. Zbudowali wyżyny Tofet w dolinie Ben Hinnom, czyli synów Hinnoma, żeby spalać swoich synów i córki w ogniu. Coś, czego nie nakazałem i co nawet nie weszło, nie przyszło mi do głowy. Nadchodzą więc dni, mówi Pan, kiedy ludzie nie będą już tego nazywali Tofet, czyli miejsca bębnów, albo doliny Ben Hinnom, tylko doliną zabijania, doliną morderstwa. A potem trupy tych ludzi staną się pożywieniem dla ptaków i dzikich zwierząt i nie będzie nikogo, kto by je odstraszał. Bardzo dramatyczny opis. Prophet Jeremiah, prorok Jeremiasz zapisał bardzo onieśmielające słowa i pisze, że składacie na ofiarę swoich synów i córki, że czcicie Boga Molocha, czego ja nie pragnę, więc was ukaram. Jeremiasz żyje w czasach najazdu Babilończyków i wygnania. Tak naprawdę miało tu miejsce wiele śmierci. Możecie sobie wyobrazić krzyczące dzieci, rodzice je zabijają i wrzucają do ognia. Możecie sobie wyobrazić dźwięk bębnów i całe to uwielbienie dla Boga przypominającego szatana, czyli Boga Molocha. Więc te stare wyobrażenia piekła, jakie istnieją, to pochodzą właśnie z tego, co się działo tutaj w Dolinie Hinnom, która dziś wygląda bardzo ładnie i przyjemnie. Przejdziemy teraz dalej. Mamy wzgórze Hinnom, które było granicą między plemionami Benjamina i Judy, także one były po obu stronach tego wzgórza, a jak popatrzymy na mapę, to mamy właśnie tutaj Benjamina i Judę i widzimy, że Jerozolima należy do terytorium Benjamina. Benjamin był najmłodszym synem. I Dawid przeniósł swoją stolicę z Hebronu do Jerozolimy, tak jakby się chciał ukorzyć przed najmłodszym synem. Przypominam, że jeśli ktoś chce jakieś pytanie zapisać, to można je wstawić na czacie. A my opuszczamy Dolinę Hinnom i przenosimy się do Doliny Cedronu. Mamy tu piękne wzgórze. Jest również nazywane to wzgórzem Biblii. Więc przejdziemy sobie po tym wzgórzu. Po lewej stronie widać kościół szkocki. Tu w odległości widzimy na horyzoncie Górę Oliwną. Tu jest Góra Syon. Mamy piękny widok
Naprawdę piękny widok Jerozolimy. Okay, here's the Valley of Hinnom, right over here. Dolina Hinnom jest z tej strony. At this valley, as I promised, as I mentioned, the necropolis of Jerusalem changed over time. Tak jak wspominałem, nekropolia jerozolimska się przemieszczała, zmieniała swoją lokalizację. W latach 70. na tym wzgórzu znaleziono nekropolię, bo kiedy miasto się rozrastało, to cmentarz też się musiał przenieść. Znaleźliśmy tutaj jaskinie grzebalne z czasów pierwszej świątyni. To jest właśnie jedna z tych jaskiń. Nie ma już sklepienia, bo się zapadło, ale mamy tutaj jeszcze miejsca z grobowców z czasów pierwszej świątyni. Są tutaj takie kamienne półki, na których składano ciała zmarłych. Tu jest miejsce na głowę. Można sobie wyobrazić, jak to wszystko się działo. Tu było miejsce na drugą osobę, też z miejscem na głowę i tutaj jeszcze jest miejsce na kilka dalszych ciał. Kiedy ją odkryto, w zasadzie była nienaruszona, nie znaleźli jej żadni inni odkrywcy wcześniej, więc były tutaj naczynia, była biżuteria. I znaleziono też dwa srebrne zwoje. Widzicie tutaj rysunek, zdjęcie i rysunek tych zwojów. I było to, na tych zwojach było błogosławieństwo kapłańskie, które znajdujemy w 6 rozdziale Księgi Liczb. Niech cię błogosławi Pan i niechaj cię strzeże, niech zwróci swoją twarz na ciebie i obdarzy cię łaską i niech da ci pokój. Także to jest najstarszy, najbardziej starożytny biblijny tekst, jaki kiedykolwiek znaleziono, jaki znaleźli archeolodzy. Jest 600 lat starszy niż zwoje z Qumran z Nadmorza Martwego. To jest gdzieś 6-7 wiek przed naszą erą. Przenosimy się teraz jeszcze w dolinie Hinnom. Mamy Hakeldama, czyli pole, gdzie umarł Judasz. Znajduje się tutaj grecki monastyr. O tych wydarzeniach można przeczytać w Ewangelii Mateusza, a Hakeldama w języku aramejskim oznacza pole krwi. I właśnie ono też się mieści w Dolinie Hinnom. Dolina Cedronu. Wspomniałem, że nazwa pochodzi od ludu Kedar, od ludów nomadycznych. Mamy tutaj południową stronę placu, południowe mury placu świątynnego. Tu widzimy cmentarz na Górze Oliwnej i między Starym Miastem a Górą Oliwną mamy Dolinę Cedronu, Dolinę Kidron. Ma ona też kilka innych nazw, na przykład Dolina Jehoszafata, o czym czytamy w 3 rozdziale Księgi Joela, że w tych dniach, w tym czasie zbiorę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Jehoszafata i będę z nimi rozmawiał. Będę się z nimi spierał o mój lud i o moje dziedzictwo izraelskie, które rozproszyli między narodami i podzielili moją ziemię. Także będzie sąd narodów. Można też o tym przeczytać w Księdze Zachariasza, 14 rozdziale, gdzie jest mowa o wojnie narodów przeciwko Jerozolimie i o tym, jak Bóg będzie walczył
w imieniu Jerozolimy. Mamy więc dwie nazwy, Dolina Kidron i Dolina Jehoszafata. Jest też nazwa Dolina Szawe. Abraham po wojnie, podczas której wyzwolił swojego bratanka Lota. Abraham przyszedł spotkać się z Melchizedekiem, królem Salemu. I właśnie tutaj Abraham i Melchizedek się spotkali i Abraham złożył Melchizedekowi dziesięcinę. Ostatnia nazwa to Dolina Królów, dlatego że król Salomon miał tutaj wspaniały ogród. O tym ogrodzie czytamy w księdze Pieśni nad Pieśniami, czy też Pieśni Salomona. Także mamy cztery nazwy: Kidron, Szawe, Dolina Jehoszafata i Dolina Królów. Let me stop this one for a second. I want to take you now with the help of my friend. Pomocą mojego. I'm able to show you the Valley of Kidron. Pokażę wam teraz Dolinę Cedronu i niesamowite grobowce, które też tam się znajdują. Jesteśmy teraz głęboko w samej dolinie, w Dolinie Cedronu. I jak popatrzycie na jej wschodnią stronę, to widać starożytną część cmentarzu na Górze Oliwnej. Są tutaj spore budynki. Są to starożytne grobowce z czasów drugiej świątyni, czyli pierwszy wiek przed naszą erą i pierwszy wiek naszej ery. The more ancient tombs on the Mount of Olives are actually within the neighborhood of Silwan, which is an Arab neighborhood of. Grobowce są tutaj też starożytne pod dzielnicą Silwan, to jest obecnie dzielnica arabska. I te grobowce, które się tam znajdują, są datowane na czasy pierwszej świątyni, czyli 2600-2700 lat temu. Znaleźliśmy tam inskrypcje hebrajskie, więc są to grobowce żydowskie. Tutaj też w miarę rozrastania się miasta cmentarz też się przenosił. So we have two very impressive tombs over here. Mamy więc tutaj dwa naprawdę duże groby. Jeden nazwany jest grobem Zachariasza, syna Jehojasza, który był kapłanem w świątyni. O ile pamiętam, to było za czasów króla Joasza, 2900 lat temu, ale tak naprawdę nie wiemy, czy ten grobowiec jest. Być może jest to grób kapłana albo jakiejś innej ważnej osoby. Mamy tutaj teraz diagram przygotowany przez Abe'a i jego przyjaciół. Czytamy o rodzinie kapłana Hezira w 1 Kronik 24:15 i Księga Nehemiasza 10:20. Była to jedna z 24 rodzin kapłańskich. Jeśli zajrzymy do Księgi Łukasza, napisane jest, to czytamy, że ojciec Jana Chrzciciela był z rodziny kapłańskiej Abijasza. Był kapłanem, więc pochodził z pewnego rodu, z pewnej rodziny kapłańskiej. Tutaj jest mowa o synach Hezira. Znaleźliśmy tam inskrypcję, więc jest to dość dobrze potwierdzone. Także był to grobowiec rodziny kapłańskiej Hezira. Idziemy teraz dalej.
to również mamy dzięki temu, co przygotował Abe. To naprawdę bardzo przyjemny spacer. Hospitality over there, and the City of David, okay, the organization that is called the City of David, for a few years, I'm not sure if it's still now. Oh, what happened, Abe? It's out of control. Okay, I hope it's fine now. Yeah, I think it's fine. Just position myself. Okay, good. So the people in the organization, the City of David, ludzie z organizacji pod nazwą Miasto Dawida zwykle mają tutaj namiot, gdzie można się posilić herbatą albo kawą. Można się poczuć, jakby się było beduńskim pasterzem, prawie jakby się było, jakby się spotkało ludzi Kedaru. A teraz popatrzmy na ten naprawdę niezwykły grobowiec. Jest nazywany słupem czy pomnikiem Absaloma. Nikt nie sądzi, że to jest tak naprawdę grób Absaloma. To jest tylko nazwa, dlatego że Biblia mówi, że Absalom zbudował pomnik w dolinie Cedronu, ale ta struktura powstała za czasów rzymskich, kilkaset lat po śmierci Absaloma, więc nie było to zbudowane przez samego Absaloma, ale jest nazwane jego imieniem. Jest to nazwane po hebrajsku Macewa, czyli obiekt upamiętniający miejsce, gdzie ktoś ważny jest pochowany. Grobowiec jest za tą strukturą, na którą w tej chwili patrzymy. Ale ten słup, ten pomnik ma przypominać, że jest tutaj pogrzebany ktoś o sporym znaczeniu. Kształt, który tutaj widzimy, jest kształtem rzymskim, który również był wykorzystany przez króla Heroda w jego budowlach. 20 lat temu w Herodionie archeolodzy szukali króla Heroda. I grób króla Heroda na podstawie tego, co tam znaleziono, wyglądał prawie identycznie do tego słupa Salomona, który tutaj mamy. On the west and on the east we have the necropolis, we have cemeteries, because this is the po lewej i po prawej stronie mamy cmentarze. I na koniec jeszcze chciałbym wspomnieć, że po stronie, że mówiliśmy, że Dolina Hinnom była miejscem wielu strasznych zdarzeń, wielu okropności, a po stronie wschodniej Dolina Cedronu jest znana jako piekło według tradycji muzułmańskiej. Także oni mają swoją własną tradycję, że w dniu sądu ludzie będą spaleni właśnie w tej dolinie. Chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do otoczenia wzgórza świątynnego, a potem wejdziemy na samo wzgórze. Jesteśmy teraz w rzymskim kanale, który to kanał łączy się z sadzawką Syloe, tą samą sadzawką Syloe, gdzie Jezus uzdrowił niewidomego. I łączy się też ze ścianą płaczu. Także myślę, że w ciągu najbliższego roku otwarta zostanie też droga, którą chodził Jezus do świątyni. Mamy teraz przed sobą bardzo słynną ścianę, ścianę zachodnią, ścianę płaczu.
Przyjrzyjcie się tym kamieniom. Każdy z nich ma taką wyrzeźbioną ramę. Troszkę wyżej przechodzimy. Dalej widać te ramki na kamieniach. To właśnie jest ściana płaczu, ściana zachodnia. Jeśli wyjdziemy z tego kanału, z tego tunelu, to znajdziemy się na rzymskiej drodze. I tutaj jest ściana zachodnia. Idziemy teraz dalej jeszcze kawałek. To jest wyjście z kanału. I widać tutaj też pozostałości z czasu zniszczenia świątyni. To były to zniszczenia dokonane przez rzymskich legionistów w roku 70. Czyli tak jak Jezus zapowiedział, że kamień na kamieniu nie pozostanie, to proroctwo zostało spełnione, bo świątynia została rozwalona i całe otoczenie było zrujnowane przez rzymskich legionistów. Widzimy więc ponownie piękną rzymską ulicę. W czasach Jezusa były tutaj sklepy. Widzimy miejsce na 4 sklepy w tych ruinach. Jakie widzę, to zawsze sobie przypominam o tym, jak Jezus przewrócił stoły kupców i powiedział, że jest rzymski targ tuż na zewnątrz murów świątynnych. Dlaczego musicie prowadzić handel na terenie świątyni? Także Jezus sądził, że handel, taka działalność powinna się odbywać nie w samej świątyni, tylko trochę niżej, gdzie jest na to miejsce. Tu mamy ścianę południową, południowy mur wzgórza świątynnego. Dolina Cedronu jest tam na boku zdjęcia. I patrzymy teraz na wschodni mur wzgórza świątynnego. I tuż przed nami widzimy 3 łuki. Zaznaczę je, żeby było łatwiej je zobaczyć. Tu jest 1 łuk, 2 i 3. Archeolodzy i historycy nazywają je bramą południową albo też bramą Huldy. Hulda była prorokinią. I są to południowe wejścia na wzgórze świątynne. Przechodziłoby się tam przez podziemny tunel i potem na końcu tunelu są schody, przez które wychodzi się na plac świątynny. Tuż pod meczetem Al-Aqsa, właśnie tutaj, There was a double gate, 2 gates. Tutaj była brama podwójna i dzisiaj, w dzisiejszym czasie jest widoczna tylko połówka jednej z tych 2 bram. Są to oryginalne wejścia na plac świątynny z czasów Jezusa. Te schody, które tu widzimy, zostały odtworzone, także to nie jest to dokładnie to, co było w czasach Jezusa, ale tak to mniej więcej wyglądało. Tędy właśnie wchodził Jezus po uzdrowieniu ślepca w zadawce Syloe. Pójdziemy teraz na wzgórze świątynne. Jesteśmy teraz na placu przy ścianie płaczu, a tutaj mamy bramę gnojną i mamy wejście na wzgórze świątynne. So today, if you want to enter the Temple Mount, dzisiaj, jeśli się chce wejść na wzgórze świątynne, to trzeba przejść przez punkt sprawdzania bezpieczeństwa. Tutaj mamy mały model, o którym
opowiem nieco później. And after that, you climb up on a wooden bridge. I potem wchodzimy na drewniany pomost, nazywany mostem marokańskim. I przez ten most wchodzimy na wzgórze, a po lewej stronie mamy plac przy ścianie płaczu w czasach COVID-u, dlatego widać, że jest to podzielone na takie mniejsze pomieszczenia. Idziemy sobie pod górkę na wzgórze świątynne. To jest właśnie wejście dla niemuzułmanów. Wchodzimy prawą nogą i właśnie weszliśmy na plac świątynny, na ten wielki plac, który wam pokazywałem wcześniej. I wzgórze świątynne to miejsce pełne zamieszania, bo nie widać świątyni i nie widać też, nie widać ani świątyni, ani wzgórza, więc postaram się to wyjaśnić. Od razu przy wejściu widzimy dwa kapitele, to jest jeden i drugi. Jeden i drugi. Za każdym razem, jak wchodzę na wzgórze świątynne, to patrzę na te kamienie i tylko myślę, gdyby tylko mogły coś powiedzieć. Jakby potrafiły mówić, to bym im zadał zaraz kilka pytań. Dlatego, że są to kapitele z czasów rzymskich, z czasów być może nawet Heroda, znalezione na terenie w otoczeniu wzgórza świątynnego. Tutaj mamy teraz meczet Al-Aqsa i idziemy teraz dalej ku przodowi meczetu. Widzimy teraz miejsce, gdzie znajdowała się świątynia. Jest to kopuła skały. Mamy przed sobą te właśnie budowle. Mam nadzieję, że jak przyjedziecie do Jerozolimy, to będziecie też mieli wzgórze świątynne w swoich planach. Take a look at this dramatic walk. So if you want to say a prayer, this would be a good time. Jeśli więc ktoś chce się pomodlić, to tutaj jest dobre miejsce. Tu mamy most pomiędzy niebem a ziemią, tak się to nazywa. Tutaj się zatrzymam. I chciałbym teraz przeskoczyć i popatrzeć pod innym kątem i pomówić trochę o tradycjach związanych ze świątynią i o samej świątyni. Jak już powiedziałem, nie widać ani wzgórza, ani świątyni, ale widać górną część, szczyt tego wzgórza. Szczyt tak naprawdę znajduje się wewnątrz kopuły skały. Jesteśmy teraz we wnętrzu i to jest szczyt Góry Moria. Miejsce, gdzie była Arka Przymierza, gdzie było miejsce Najświętsze w świątyni. Adam and Eve. Okay. Wróćmy teraz do Adama i Ewy i stworzenia świata i stworzenia ludzkości. Adama i Ewy. Tu właśnie miało miejsce to wydarzenie, także ziemia, gleba, która została wykorzystana do ulepienia Adama, była właśnie z kamienia fundamentu, właśnie stąd. Także to był początek ludzkości. Wszystko to zaczyna się tutaj. Z powodu tego, co się stało z Adamem i Ewą, jesteśmy teraz śmiertelni. Ma miejsce grzech. I w pewnym momencie Bóg zdecydował, że już wystarczy i sprowadził potop na ludzkość. I rok później miało miejsce odnowienie przymierza między Bogiem a człowiekiem.
I według tradycji tutaj właśnie zatrzymała się Arka Noego. Noe wyszedł, złożył Bogu ofiarę i zostało odnowione przymierze 10 pokoleń po Adamie i też to według tradycji miało miejsce właśnie tutaj. 20 pokoleń po stworzeniu mamy związanie Izaaka. Ostateczny test, ostateczna próba wiary Abrahama również ma miejsce właśnie tutaj, na górze Moria. Sen Jakuba o drabinie i o aniołach, jak i... Okay. For the translators, I hope you can fix it. I muted everyone because of the feedback. So I'll just say that beside of Abraham and Isaac, also Jacob... Sen Jakuba również miał miejsce tutaj. Także tutaj również według żydowskiej tradycji drabina do nieba przyśniła się Jakubowi. So that's just like Abraham that promised the tithe to Melchizedek. So that's Jacob promised the tithe to God. And the place of the tithe... Jakub tutaj obiecał również składać dziesięcinę, czyli tak jakby 10% podatek. I też to miało miejsce właśnie tutaj na górze Moria. Tak wyglądała świątynia w czasach Jezusa. Ale jeśli wrócimy do czasów pierwszej świątyni, to była to świątynia mniejsza. Świątynia została zbudowana przez... Now I'll just say that the temple is a two-way street between heaven and earth. We give a little bit from świątynia ourselves. Animals and bread połączenie między ziemią. And in return, God gives his give his abundance to us. So, if I have to wait one second, guys, someone is constantly opening the microphone. It's make it very hard. So think about it. So here is the temple. The location of the altar is. Ołtarz znajduje się za tą bramą, a wewnątrz tego pomieszczenia było miejsce święte i miejsce najświętsze. Więc my jako stworzenie oddajemy, okazujemy wdzięczność naszemu Stwórcy i w taki właśnie sposób tworzymy to połączenie, a w zamian Bóg daje nam swoją obfitość i błogosławieństwo. Także jest to dwukierunkowa droga między niebem a ziemią. Bóg chce, abyśmy przybywali do świątyni, a Księga Zachariasza mówi nawet, że wszystkie narody przyjdą do Jerozolimy, do świątyni. Żydzi mieli przybywać do świątyni 3 razy każdego roku, więc Bóg naprawdę chce, żeby to połączenie miało miejsce. Sama świątynia tu jest. Świątynia miała 2 dziedzińce, gdzie był dziedziniec kobiet, a bliżej ołtarza był drugi dziedziniec, tam gdzie znajdował się ołtarz. Kiedy wchodzi się do świątyni, są 4 sprzęty. Jest menora, która wiąże się ze światłem i poznaniem Boga. Jest też złoty ołtarz kadzenia i złoty ołtarz z 12 bochenkami chleba. Chleb przedstawia bogactwo materialne Izraela, 12 bochenków dla 12 pokoleń, a menora przedstawia poznanie Boga, które pochodzi z Jerozolimy i spływa na całe stworzenie. W wewnętrznym pomieszczeniu świątyni, w miejscu najświętszym, była Arka Przymierza i tylko jedna osoba mogła tam wchodzić raz w roku. Był to kapłan najwyższy, który wchodził tam w dzień pojednania. W dniu pojednania najwyższy kapłan odbywał bardzo skomplikowaną ceremonię, odmawiał modlitwę i w ten sposób odkupował
dokonywał pojednania za grzechy Izraela za jeden rok, a największym, najwyższym kapłanem jest Jezus, który zapłacił za grzechy całego świata, za całej ludzkości. I oczywiście ta idea pochodzi ze Starego Testamentu. Tu mamy cherubiny na Arce Przymierza ze skrzydłami, więc tak mniej więcej mogła wyglądać ta Arka. Prawie, że już skończyliśmy naszą wycieczkę. Raz jeszcze pokażę wam kopułę skały i samą skałę. I chyba to jest wszystko, czym chciałem się z wami podzielić. Także jak chcecie zadać jakieś pytania, to teraz można to zrobić. Mamy, także mówiliśmy o dolinach koło Jerozolimy, Hinom i Cedron. Mówiliśmy trochę o otoczeniu świątyni, o centrum Davidsona i skończyliśmy na samym wzgórzu świątynnym i rozmawialiśmy o tradycjach, jakie są związane z tym miejscem i o tym, jak ta świątynia, jej umeblowanie wyglądały. Dziękuję wam bardzo za słuchanie. Dziękuję ci, Paul, za link, który wstawiłeś do czata. To jest link, na którym można dokonać donacji, jeżeli ktoś czuje, że chciałby dokonać wpłaty. Gdybyśmy teraz byli w Jerozolimie i gdyby Itamar szedł już do domu, to powiedziałbym, że jeśli ktoś może mu dać napiwek, jeśli kogoś stać, to można to zrobić. I Tamar oczywiście z powodu pandemii miał ograniczone możliwości pracy. I Tamar ma małe dziecko, które ma 9 miesięcy. Więc jeśli ktoś ma chęć i może, to można zostawić Itamarowi napiwek pod linkiem, który Olagno właśnie wstawił na czacie. Cieszymy się bardzo, że zobaczyliśmy te miejsca z bliska i chyba jesteśmy coraz bardziej zaciekawieni tym, żeby pojechać i zobaczyć to wszystko na własne oczy. Jak tak dalej pójdzie, to będziemy mieli 3 autobusy wycieczkowiczów. Pytanie od Igora, jak często pada deszcz i czy pada śnieg? Śnieg w Jerozolimie pojawia się prawie każdego roku, ale nie jest to zbyt wiele, więc jak mieszkacie w innych częściach świata, nie ma tu w ogóle o czym mówić. To ledwie parę centymetrów i te parę centymetrów zamyka miasto na 2 tygodnie. Bo Izraelczycy są zupełnie nieprzygotowani na śnieg, nawet nie tylko w sensie fizycznym, ale również mentalnym, także spadnie 2 centymetry śniegu i wszystko się zamyka. Deszcz pada może przez około 40 dni w roku. Nie są to jakieś ulewne deszcze, około 600 mm rocznie. I zwykle to się dzieje w tym okresie 40 dni, ale poza tym to dni są bardzo przyjemne. Można praktycznie cały czas chodzić pod koszulką. Jest niezbyt zimno podczas dnia. W styczniu, w lutym jest chłodniej, ale niezbyt zimno, ale i tak zwykle jest słońce, niebo jest czyste. Także ogólnie to się można pośmiać z zimy w Izraelu.
Not very cold and not too rainy here. Niezbyt zimno i niezbyt deszczowo. Igor mówi, że zadaje pytanie, bo są słowa o tym, że będzie wszędzie zieleń, że będzie irygacja. Więc jak się mają rzeczy odnośnie wody? Czy to jest już tak, jak pisze Biblia, czy w ogóle jak to jest, że jest tyle zieleni? Jak pamiętacie, to na początku powiedziałem, że ponad połowa kraju to pustynie, więc zależy, na którą część się popatrzy, więc na pewno nie można powiedzieć, że cały Izrael jest zielony, ale część pustyni rzeczywiście jest zazieleniona dzięki zaawansowanym technologiom rolniczym. To, co widzicie za mną tutaj na zdjęciu, to jest po prostu proste nawadnianie, ale jak się przeniesiemy na południe, na pustynię Arawa, musicie sobie uświadomić, że geograficznie południe Izraela należy do regionu pustyni Sahara, która się rozciąga tutaj przez całą Afrykę. I później mamy część Synaju i część Izraela, to jest właśnie Sahara. To jest ekstremalna pustynia. Deszcz pada przez 2-3 dni w całym roku. I teraz przeniesiemy się w okolice Eilatu. Mamy miejsca, tutaj widać, że są plamy zieleni. Są tu pola uprawne. Tutaj mamy naprawdę ekstremalną pustynię, ale widać, że kwitnie dzięki bardzo zaawansowanym technikom uprawy, z jakich się tutaj korzysta. Tutaj widać było jeszcze pola. Widzicie, że prawie w każdej miejscowości są kibuce i jest dużo pól. I to, co tu rośnie, to prawie wszystko idzie na eksport. To nie jest nawet dla lokalnych mieszkańców. Także widać dużo pól. W głębi pustyni, w jednej z najsuchszych okolic na naszej planecie są pola uprawne. Także mamy dużo rolnictwa. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na twoje pytanie. Bardzo ciekawe. Dziękuję bardzo. Jest korespondencja na czacie. Podziękowania od niektórych uczestników. I Tamar, mówiłeś o tym, że groby wyznaczały starodawne granice, bo groby były na zewnątrz miasta, dlatego że nie można było pogrzebać zmarłych wewnątrz miasta. Nie było wolno z powodu biblijnego nakazu grzebać zmarłych wewnątrz miasta. Więc który grób twoim zdaniem jest grobem Jezusa? Czy ten w bazylice, w kościele, czy ten w ogrodzie? Wspomniałeś o grobie w ogrodzie, który się znajduje właśnie tutaj. Tutaj widać ten grobowiec. Tu jest grób w ogrodzie. Znajduje się na zewnątrz osmańskich murów miasta. Więc jest ogród, jest na zewnątrz miasta. Znaleziono tutaj cysterny, znaleziono prasę winną. Więc pod tym względem to miejsce naprawdę daje nam poczucie tego rzeczywistego miejsca. Bardzo dobrze jest obejrzeć takie miejsce. We're talking about the Holy Sepulchre as the authentic place, and I want to explain why. Ale z akademickiego punktu widzenia mówi się raczej o bazylice Świętego Grobu
jako o miejscu pochówku Jezusa. Tutaj mamy grób w ogrodzie na zewnątrz osmańskich murów, a tutaj mamy bazylikę wewnątrz osmańskich murów. Jak już mówiłem, mury osmańskie mają 500 lat, więc nie przedstawiają granic Jerozolimy z czasów Jezusa. Other walls in Jerusalem, we know where they were, we found some of them. Wiemy, gdzie były inne mury w Jerozolimie, odnaleziono je dzięki wykopaliskom archeologicznym. Narysuję te mury. Jaffa Gate is over here, and approximately in this area, I później jeszcze popatrzymy na inne wideo na ten temat. W czasach Machabeuszy, Hasmonejczyków, mury Starego Miasta wyglądały mniej więcej tak, zawierały Stare Miasto i takie były te granice. W czasach króla Heroda były jeszcze drugie mury, właśnie nazywane drugimi murami. Na terenie sadzawki Bethesda, w okolicy tej sadzawki, mniej więcej tutaj były te drugie mury, więc widzicie, że Bazylika Grobu Świętego jest na zewnątrz murów rzymskich, jest wewnątrz murów osmańskich, ale w odpowiednim czasie jest na zewnątrz murów miejskich. Więc powiedziałbym, że grób w ogrodzie jest bardzo autentyczny w znaczeniu wyglądu, jak to rzeczywiście mogło wyglądać, ale moim zdaniem prawdziwe miejsce pochówku jest w Bazylice. Mam nadzieję, że to odpowiada na twoje pytanie. Lee Manzuk ma pytanie. Sister Lee, are you there? Sorry, the mute didn't unmute. There you go ahead. Thank you. You mentioned a few minutes ago. Wspomniałeś kilka minut temu, że na południu blisko Eilatu jest dużo pól, na których rosną rzeczy na eksport. Co tam rośnie? Daktyle prawdopodobnie i co jeszcze? Przez wiele lat eksportowano pomidory, paprykę, przyprawy, tego rodzaju rośliny. Dziękuję bardzo za twoją prezentację. Going to hear from a brother who just returned from Jerusalem, Christy Krysan. Go ahead, Christy. Mamy Krystego Kryszana, który dopiero co wrócił z Jerozolimy. A ja jeszcze chciałam wspomnieć o tym, że jesteśmy teraz w Muzeum Izraela w Jerozolimie. Stoimy przy modelu Jerozolimy. To jest świątynia tutaj właśnie. To jest ściana płaczu, mur zachodni, tutaj była twierdza Antonia. I widać bramę. Ta brama to brama w drugim murze. To był ten mur z czasów Heroda, który szedł według tego, co jest zaznaczone na czerwono. A Golgota była mniej więcej tutaj. Jest to w przybliżeniu. A tutaj na dole ekranu widać mury, które zostały zbudowane przez Heroda Agrypę już po ukrzyżowaniu Jezusa. Także to są późniejsze czasy. Go ahead, Christy. Shalom. Thank you for your. Krishan zadaje pytanie. Dziękuję ci za prezentację. Była naprawdę wspaniała.
Dziękuję też Abe'owi za dostarczenie ilustracji wysokiej jakości. Mam dwa powiązane ze sobą pytania. Na ile Izrael otwarty na poszukiwanie wody na pustyni? Tak jak Igor wspomniał, że mamy proroctwo u Izajasza, które mówi, że pustynia zakwitnie jak róża. Kiedy rozmawiałem z ludźmi na ulicy, z Izraelczykami na ulicy, rozmawiałem z ludźmi i jadłem też wspaniałe dania, ale na ile otwarci są? Na ile otwarci są Izraelczycy na poszukiwanie wody na pustyni? Znam ludzi, którzy chcieliby szukać wody w Izraelu. I więc na ile Izrael jest otwarty na osoby z zagranicy poszukujące wody na pustyni? Czy jest tak narodowe zainteresowanie poszukiwaniem wody na pustyni? Czy jest to może zbyt drogie? Bo politycy wygląda na to, że są otwarci, że się zajmują innymi rzeczami. Zarządzanie wodą jest bardzo scentralizowane w Izraelu, więc jest organizacja, która zarządza całą wodą w Izraelu. Więc nawet jeżeli się wydzierżawi ziemię w Izraelu, to nie można sobie po prostu wywiercić studni. Jest to bardzo ściśle kontrolowane. Jest firma, która się nazywa Mekorot i to ona właśnie zarządza całą wodą w Izraelu, agencja rządowa. Mamy zakłady desalinacji, czyli odsalania wody. Jeszcze raz pokażę mapę. Mamy zakłady odsalania wody w kilku miejscach nad Morzem Śródziemnym, mniej więcej tutaj, gdzie zaznaczam, jest na przykład w Aszkelonie taki zakład. Więc pobieramy wodę z morza, odfiltrowujemy sól i woda słodka jest przekazywana dalej, także chyba połowa wody pitnej i 1/3 w ogóle wody pochodzi z zakładów odsalania. A oprócz tego są warstwy wodonośne. Mamy tutaj jedną i tutaj, gdzie są zaznaczone. Mamy też takie warstwy wodonośne w Galilei, z których się korzysta. Jest to bardzo stary rezerwuar wody pod pustynią też. Także odbywają się tam odwierty i poszukiwania źródeł wody pod pustynią. A oprócz tego jeszcze na pustyni łapie się też wodę z deszczu. Również około 90% ścieków oczyszcza się i wykorzystuje się w rolnictwie także. Izrael prawdopodobnie pod względem użytkowania wody jest najbardziej zaawansowanym państwem na świecie. Israel's got it. Yeah. It's so interesting. Just so you get the proportion, okay? 90% of our sewer water is being purified and reused. The second in line. Żeby wam pokazać proporcje, to w Izraelu się oczyszcza około 90% wody i używa w rolnictwie. Na drugim miejscu na świecie jest Hiszpania, gdzie oczyszcza się około 20% wody, 20% ścieków. I have a question. Absolutely incredible.
Arthur, go ahead, and then we have the brother Techno Pulver 3 Air after you, Arthur. Go ahead. Can I? I will wait. No, it's not a problem. You can ask the questions. Yeah, you told that God created Adam and Eva on Moria. Na górze Moria. So from where is this idea? And if you think or Jewish tradition says that Garden of Eden was in later Jerusalem now? Ogród Eden był na miejscu dzisiejszej Jerozolimy. Po pierwsze, tak, jest to żydowska tradycja. Po drugie, gdzie jest ogród Eden? W judaizmie ogólnie mówiąc, uważa się, że to jest Królestwo Niebios i że wierzymy w zmartwychwstanie i tak dalej, ale to jest ogród Eden, którym się musimy opiekować. To jest takie ogólne powiedzenie. W chrześcijaństwie uważa się, że ten świat jest nie do naprawy. Byłoby to bardzo trudne, przynajmniej w bardziej tradycyjnym myśleniu chrześcijańskim lepiej się skupiać na niebie, cokolwiek to oznacza. Więc z kulturowego punktu widzenia wiele kultur myśli o ogrodzie Eden jako o jakimś boskim miejscu, natomiast w judaizmie myśli się tutaj o miejscu na ziemi, o ziemi. The Jewish thought that the kingdom of God will be established on earth and the my uważamy i Paul, że królestwo będzie na ziemi i że ogród Eden zostanie przywrócony. Ostatnie pytanie. Osoby, która ma w swoim imieniu Techno Pouvoir. And Dakwa, I know who you are. Hello. Wilson Dakwa. So I think that you have already asked my questions. Myślę, że już odpowiedziałeś na moje pytanie. Czy mamy werset, który mówi o skale? Czy mamy werset o skale, z której Adam i Ewa zostali stworzeni? Prosta odpowiedź, nie ma takiego wersetu. Nie jest to, jest to tradycja rabiniczna żydowska, nie ma na to wersetu. Yes. One of the reasons is based on the fact that Babylon is directly east of Jerusalem, and that's where Babilonia jest bezpośrednio na wschód od Jerozolimy i tam właśnie zostały pomieszane języki. I to jest jedna z przyczyn biblijnych, dla których w tradycji jest myśl o tym, że Eden był na terenie Jerozolimy. Dziękuję bardzo Itamarowi. Raz jeszcze podrzucę link do donacji. Przypominam, Itamar ma 9-miesięczne dziecko, które też będzie wdzięczne za wszelkie napiwki, donacje. Piąta Mojżeszowa 11:12. Ten mówi, że jest to ziemia, na którą Bóg bez przerwy spogląda. I wiemy ze słów Jezusa, że powinniśmy przyglądać się, powinniśmy patrzeć na drzewo figowe, żeby zrozumieć, co Bóg czyni na ziemi. Dziękuję Wam wszystkim bardzo za przybycie.
wonderful presentation. Za, nice to see you. Za, dziękuję wam za piękną prezentację. Za miesiąc będziemy mieli kolejną wycieczkę tego rodzaju. Zapomniałem, jaki będzie, gdzie się tam wybierzemy, ale na pewno się dowiecie we właściwym czasie.